Okej, okay. No dobrze, Marcin, dzień dobry wszystkim. Cieszę się, że Ciebie widzę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wiesz co, długo się zastanawiałem, jakie pytanie pierwsze Ci zadać i jednak będzie tradycyjne. Czyli jak się czujesz? To ja zanim na to pytanie odpowiem, to chciałbym przeprosić Twojego kolegę, który dzień po wypadku napisał do mnie SMS-a, że chce przeprowadzić wywiad. A ja nie byłem w stanie wtedy ani mówić i właściwie zrobiłem sobie taką autoodpowiedź w SMS-ach, które kopiowałem i wklejałem do wszystkich, które do mnie docierały. I taką też mu wysłałem, także nie pamiętam, jak się kolega nazywa, ale... Przemek Szenk, okej. Okay. Jak się czuję? Nie wiem, czy to jest dobry, no bo jednak to pójdzie do ludzi, ale... Przez ostatnie dwa tygodnie w takiej skali, jak się czuję, byłem na samym dnie i ten poziom skali nazwałbym powszechnie obraźliwym słowem zaczynającym się na C, a teraz wydaje mi się, że jestem pomiędzy tym miowym a słabym. Jestem okay. na pograniczu, tak? To znaczy nie jest już tak beznadziejnie, jak było w szpitalu, ale do stabilnego, słabego jeszcze mi naprawdę bardzo, bardzo, bardzo daleko. Jak umawialiśmy się wczoraj na rozmowę, to zapewne pamiętasz, że jedną z moich bardzo poważnych wątpliwości było to, czy ja będę w stanie tyle gadać. Nie? No tak. No i tyle. No, nie wiem, jak to będzie. No ale to jest według mnie ten moment, który mam teraz. Rozumiem, ale powiedz mi, w ogóle... Zacznijmy od początku w takim razie, bo jakby czytałem raz, że masz 5 żeber połamanych, raz, że masz 6, na pewno obojczyk i łopatka. To powiedz, jaki jest ten właśnie twój stan zdrowia, taki fizyczny bym powiedział? Słuchaj, to też jest fascynująca rzecz, bo dzisiaj jak czytaliśmy z Danielem Godlewskim, który jest moim przyjacielem przede wszystkim, ale też jest fizjoterapeutą klubowym, kartę informacyjną leczenia szpitalnego, to on poprosił mnie o to, żebym podczas środowej kontroli zapytał się, który wyrostek mam złamany w łopatce, bo w wypisie jest, w jednym miejscu jest napisane, że jest to wyrostek kruczy, a w drugim wypisie jest napisane, że jest to jakiś inny wyrostek, już nie chcę mi się tutaj tego szukać. No. Więc czytając opis, mam złamanych 6 żeber. Rozmawiając z lekarzami, mam złamanych 5 żeber. W związku z tym nie, już wiesz, nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Marzę o tym, żeby położyć się na prawym albo na lewym boku i nie ma znaczenia, czy mam złamanych 5, 6 czy 15 tych żeber. Nie? Jasne, rozumiem. Powiedz mi, jak długo będzie trwała Twoja rehabilitacja? Bo w tej chwili jesteś na etapie, przepraszam za takie określenie, dmuchania w szklankę. Tak. Jakie będą kolejne etapy? Co się w ogóle w tej chwili dzieje, jakbyś mógł nam opowiedzieć? W środę spotykam się zarówno z chirurgami, jak też z ortopedami. Ortopedzi mają mi zdjąć szwy i dać zielone światło do rehabilitacji, wypuszczając mnie ze szpitala w piątek. Właściwie ortopedzi chcieli już mnie wypuścić zdecydowanie wcześniej, bo zarówno zdjęcia, jak też to, co ja czułem i tak jak wyglądały te ich wizyty kontrolne pokazywały bardzo wyraźnie, że to zespolenie obojczyka oraz zadrutowanie węzłowzrostu no po prostu zrobili i dla nich sprawa była zakończona. Pomijam na razie kwestię rehabilitacji, no bo to już jest zupełnie inna kwestia. Natomiast dla nich robota była zrobiona, natomiast nie chcieli mnie puścić chirurdzy ze względu na odmę, którą niby zlikwidowałem, ale potem głównie poprzez brak koordynacji przy wyjmowaniu drenu pomiędzy pielęgniarką a lekarzem, który to robił, no ta odma się z powrotem zrobiła. Też patrzę na wypis i jak przyjmowali mnie do szpitala, odmę miałem 1,5 cm, a jak wychodziłem, odmę miałem 4 cm. Także to dmuchanie to jest tylko i wyłącznie po to, żeby tę odmę zlikwidować i żeby nie trzeba było mnie drenować z powrotem. A czynię takie założenie, że za 6 tygodni będę gotowy do tego, żeby wrócić do trenowania. Taką też usłyszałem diagnozę od
ortopedów, że przerwa powinna zająć od 4 do 6 tygodni. Ja oczywiście będę się rehabilitował w tym czasie, coś tam będę robił, natomiast no, na pewno nie spieszy mi się do tego, żeby do tego trenowania jakoś specjalnie szybko wracać, bo też no wiem, że połamane żebra będą się zdecydowanie dłużej goiły, w związku z tym trudno jest mi sobie wyobrazić, żebym w przeciągu tych 6 tygodni jakoś tam mógł wrócić, czy to do szybkiego jeżdżenia rowerem, czy do szybkiego biegania. Okej, miałem taki pomysł na taki challenge, żeby wskazać datę, kiedy rozpoczniesz treningi i może faktycznie proponuję taką zabawę dla wszystkich, którzy będą nas później słuchali, oglądali, żeby podali datę, kiedy wyjdziesz na trening i ta osoba, która trafi pierwsza, dostaje nagrodę od klubu Nie ma, nie mogę, a wszyscy, którzy nie trafią, wpłacają 10 zł na Nidzicki Fundusz Lokalny, a więc jeśli nie masz nic przeciwko temu, taką zabawę Musimy tylko ustalić, co to znaczy trening, no bo to wiesz, bo... No właśnie. Ja już mam przygotowanych parę pomysłów związanych z tym, żeby w ciągu tych 6 tygodni podwiązać się do haka, który mam w garażu i na trenerze, na rowerze sobie normalnie kręcić, no bo to wiesz, bo to nie chodzi o to, żeby siedzieć na dupie, natomiast dla mnie trening to jest coś takiego, co będzie realizacją planu treningowego, który zapisze mi trener Kowalski i którego celem będzie nie rehabilitacja, tylko praca nad moją wytrzymałością związaną z realizacją jakiegoś celu sportowego. Czyli podałeś jakby definicję treningu i o takim treningu będziemy mówili. To, kiedy usiądziesz pierwszy raz na rower, nie będzie oznaczało, że jest treningiem, tylko pewną formą rehabilitacji. A powiedz, Marcin, bo jakby pewnie wiele osób też się nad tym zastanawia, co de facto się wydarzyło tamtego pechowego dnia? Wydarzyło się tak, że miałem 5 godzin roweru, była przepiękna pogoda i pomimo tego, że w dzienniczku miałem napisane rower plus bieganie, to najpierw zrobiłem bieganie o 5 rano, a moja żona miała na 12 do pracy, to jak ona się zbierała do pracy, to ja się wybrałem na rower. I to był pierwszy błąd, bo jakbym zrobił ten rower na trenerze, to nic by się nie stało. Ale pomyślałem sobie, fajna pogoda, nóżki opalę, będzie fajnie. Wydaje mi się, że to po prostu no, szereg takich niesprzyjających okoliczności. No. Ja staram się bardzo ostrożnie iść na rowerze i jak jadę w pozycji aero, to podnoszę głowę mniej więcej co 10-15 sekund, cały czas sprawdzając, czy niczego przede mną nie ma. Jechałem poboczem, podniosłem głowę, zobaczyłem, że jedzie samochód albo ciągnik, nie pamiętam, z naczepą. Przyjąłem takie założenie, że jeżeli coś jest przede mną, to znaczy ja jechałem poboczem, a ten samochód jechał głównym pasem, no to przyjąłem takie założenie, że on się raczej ode mnie oddala, a nie przybliża. Pochyliłem głowę. Następnym razem jak głowę podniosłem, no to już zobaczyłem sterczące z tej naczepy takie słupy telegraficzne, też telefoniczne, betonowe. Pamiętam, że miałem taką myśl w głowie, M-kon jebniesz i skręciłem ciało maksymalnie tak, żeby się w te słupy nie wpakować i nie wpakowałem się w te słupy, ale niestety wpakowałem się w tylne lewe światło przyczepy. No i no, zabrakło mi 15 centymetrów. No. A okazało się, że pan wtedy, kiedy ja na niego spojrzałem, właśnie skręcał z głównego pasa na pobocze, bo ten samochód mu się zepsuł. No i jak w niego walnąłem, to on akurat wysiadał, żeby wystawić trójkąt. No. No to faktycznie dużo takich zaskakujących. Miałeś pecha, o tak po prostu no wiesz co, powiem. Tak, no, tak to odczytuję. No. Tak to odczytuję. Okej, okay, powiedz Marcin, dostajesz bardzo dużo informacji różnych, ale także takich, które jakby, gdzie ludzie przyznają wprost, że jakby motywujesz ich, że tym, co robisz, ich motywujesz. Czytałem także wpisy, gdzie osoby przyznawały się, że też miały wypadek i jakby kibicują tobie, ale także to, co ty robisz i jak robisz, sprawia, że one same chcą jakby walczyć o to zdrowie, bo jakby jak się z tym czujesz? Z tym, że jestem osobą, która motywuje innych? Tak. Wiesz co, no to już jest taka sytuacja, z którą się trochę oswoiłem. Ja ciągle nie mogę w nią uwierzyć, jeżeli dostaję wiadomości pod tytułem
jest pan moim idolem sportowym. I to potem sprawdzam, kto to pisze i widzę, że to jakieś młode dziewczę, które przecież ma zdecydowanie szersze możliwości wyboru, począwszy od Ronaldo, skończywszy na Janie Frodeno. No, trochę się już z tym oswoiłem, ciągle nie mogę w to uwierzyć, natomiast oprócz tego, że jest to bardzo miłe, no to mnie akurat to bardzo mobilizuje do tego, żeby jednak to mięso do motywacji było. A wiem, że to mięso do motywacji będzie wtedy, kiedy po pierwsze będę normalny, czyli będę człowiekiem, o którym obserwujący mnie będą mogli powiedzieć, kurde, no to jest taki sam koleś jak ja. A po drugie, no jednak chyba nie będę się patrzył tylko i wyłącznie na siebie, ale będę się patrzył przede wszystkim na to, co dookoła i jak tę moją, w cudzysłowie, nie mogę jeszcze za mocno wysoko prawej ręki podnosić, ale już jest zdecydowanie lepiej po dzisiejszej rehabilitacji, jak ten fame można spożytkować na różne inne rzeczy, to znaczy chyba te kwestie są tak samo ważne dla mnie, jak te moje cele sportowe, osobiste i indywidualne, które sobie gdzieś tam wyznaczyłem i które ciągle są. Także jakby, żeby podsumować, bardzo mnie to głaszcze po ego. Jakby tego nie było, nic by się nie działo, a ponieważ to jest to dla mnie dodatkowy bodziec motywujący, żeby dać z siebie więcej niż tylko i wyłącznie patrzeć w lustro i mówić, Emkon, jesteś mistrzem świata, to znaczy, że jesteś zajebisty. Powiedz mi, czy jakby cel 2022 nie zmienił się, dalej chcesz być mistrzem świata i no właśnie, czy można powiedzieć, że to wydłużyło twoją drogę po to mistrzostwo, czy uważasz, że to może przeszkodzić? Ja wręcz powiem, że to jest taka rzecz, dzięki której udało mi się przeżyć te 15 dni, które uważam za traumę. To w ogóle jestem taką osobą, która wyznaje filozofię, że o niektórych rzeczach trzeba zapomnieć, zakopać, spalić i tak dalej, ale jestem głęboko przekonany, że te 15 dni zostawią mi w głowie bardzo poważny ślad. To nie będzie tak, że ja będę się budził spocony w nocy, bo będę sobie przypominał, jak chirurg mówi do mnie, a wie pan co, to będzie krótkie szycie, to nie będę pana znieczulał, a igła ma ostry czubek, nie? Jakby szyje mi dwa szwy na żywca i ja to czuję i po prostu mnie to boli i on się mnie pyta, czy to pana boli, ja mówię, jak pan myśli, kurwa. No i jakby nie będę się budził w nocy, natomiast nikomu w życiu nie życzę tego, żeby leżał na łóżku, mając dwie unieruchomione ręce, pipczący monitor. No dobra, już nie chcę wchodzić w szczegóły. No, po prostu generalnie syf. Cel 2022 trzymał mnie przy życiu. Z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest taki, że myślałem sobie, to jest jeszcze cholernie dużo czasu. W związku z tym te 15 dni plus 6 tygodni rehabilitacji ma się nijak do tego 2022. A druga rzecz, to przyznam trochę, że jedną z wiadomości, którą dostałem, to był ten filmik o Timie, Tim Don chyba, tak? On tak się chyba nazywa. Mhm. Który też się przecież masakrycznie połamał. Tak. No i potem wrócił. I to było dla mnie jakby taki drugi aspekt. Znaczy pomyślałem sobie, kurde, będę zaczynał z poziomu minus 2, a nie z poziomu 0. Tak? Czyli dla mnie jest to kolejne wyzwanie i chyba jeszcze większy motywator do tego, żeby porządnie się za to zabrać. Z technicznego punktu widzenia absolutnie, chyba że, nie daj Boże, tfu, zostanie mi jakiś brak ruchomości albo, nie wiem, pogorszy mi się wydolność przez te złamane żebra. No chyba, że to będzie miało jakiś upośledzający skutek dla mojej formy, tak? Natomiast jeżeli będzie tak, że ja rzeczywiście wyjdę z tej kontuzji na takim samym poziomie, albo inaczej, z gotowością do tego, żeby ten poziom sportowy odbudować, oczywiście biorąc pod uwagę to, że będę jednak 2 lata starszy, to nie będzie miało to żadnego, absolutnie żadnego wpływu.
Marcin, powiedz, czy rozmawiałeś już z Tomkiem Kowalskim w ogóle o tej sytuacji? Tak. Oczywiście. To znaczy, my jesteśmy na bieżąco. Tomek był na bieżąco z moją żoną. No tak, tak. Znaczy, generalnie mamy wrócić do rozmowy na koniec maja. No. Na koniec maja, czyli trochę zdradzasz, kiedy możesz rozpocząć treningi, ale okej, rozumiem, że... Chociaż nie, to 6 tygodni, to nie minie ciągle 6 tygodni. Nie. Powiedz mi, tak powiedziałeś, że w środę wizyta w szpitalu, coś jeszcze wiesz, jak będzie przebiegało w tej chwili twoje leczenie? No do środy dmucham. Mhm. I to bardzo intensywnie też. A masz przy sobie szklankę i rurkę, żeby pokazać, jak dmuchasz? A propos... Nie, musiałbym pójść. No to, okay. to mogę to zaraz zrobić. Bo myślę, a propos tego challenge'u, który jest już na Facebooku, że może mógłbyś pokazać, jak, znaczy nie dmuchaj 90 sekund, bo już nie porozmawiamy, ale żebyś pokazał, żeby nikt nie miał wątpliwości, jak trzeba dmuchnąć 45 sekund, żeby musieć wpłacać kasę, aczkolwiek myślę, że wiele osób będzie chciało dmuchać krócej, żeby wpłacić kasę. Od jutra zaczynam też co 3 godziny sesje rehabilitacyjne. Dzisiaj właśnie Daniel pokazał mi takie sety ćwiczeń, 4 ćwiczenia, które będą uruchamiały właśnie mobilność tego barku. I to będą takie rzeczy, które się będą działy do środy. Jak w środę szczególnie ortopedzi dadzą mi zielone światło i nie będą mnie nakuwali ze względu na to, że ta odma jeszcze ciągle tam będzie, to wychodzimy z łokciem powyżej barku. Czyli już jakby zaczynamy tę rehabilitację w pełnym zakresie. No i tyle. No. A jak to będzie przebiegało, jeszcze nie wiem. Będę chciał też przeprowadzić konsultację z Arturem Pupką, bo z kolei Artur, tak jak oddałem się w ręce Daniela w kontekście rehabilitacyjnym, to z kolei Artur chce mnie przejąć, jeśli chodzi o ten aspekt oddechowo-krążeniowy. No bo to no wiadomo, że 15 dni leżenia jednak musiało zostawić jakiś ślad. No. I po tej konsultacji, która w najbliższych dniach, rozpiszę sobie, bo dla mnie jest to bardzo istotny aspekt, rozpiszę sobie, tak jak rozpisuję trening, te zajęcia rehabilitacyjne. No i będę się rehabilitował. No. Powiedz tak mi, dlaczego Ewa cię potraktowała wałkiem? Znaczy, czemu to ma służyć? Wiesz co, no ma bardzo dużo przykurczy. Mm-hmm. Bardzo. W związku z powyższym każde, no nawet nie wiem, no zwiększenie stopnia zakresu ręki natychmiast powoduje, że ja mam skurcze i nie wszystko mogę sam rozmasować. Akurat to miejsce, które Ewa rolowała wałkiem, to jest takie miejsce trudno dostępne. Ja już dzisiaj, nie chcąc zabierać żonie czasu, roluję się piłką stojąc przy ścianie. No ale no, czasami jest tak, że po prostu te przykurcze są tak mocne, że potrzebuję kogoś, żeby mi to zrobił. A nie mogę jakby zakwaterować Daniela, żeby on mi wiecznie to tutaj rozmasowywał. Powiedz, jakby oczywistością jest, że oddychanie, kichanie sprawia ci duży ból, no bo przy połamanych żebrach inaczej nie może być. Ale czy oprócz tego masz jeszcze takie dolegliwości fizyczne jakieś inne? Nie. Oddychanie sprawia mi coraz mniejszy ból, powiedziałbym, bo rzeczywiście te ćwiczenia oddechowe związane z dmuchaniem w kroplówkę czy to w szklankę wody, no jednak robią bardzo dobrą robotę. Przecież nawet są takie urządzenia do ćwiczenia oddechu. Kiedyś bardzo popularny dla triatlonistów. No oprócz tego, że mam takie poczucie, że mam bardzo dużo w tym barku. Nie? Dzisiaj jak się spotkałem właściwie pierwszy raz z Danielem, to zadałem mu takie pytanie, słuchaj, czy rzeczywiście tutaj wszystko jest okej? Okay, nie? Mhm. Bo wiesz, jak mocno ruszam podczas ćwiczeń, które on mi daje, a mam koszulkę na ramionczkach, to mam takie wrażenie,
ten kawał blachy mi tą koszulkę przesuwa i jakoś tak muszę to sobie w głowie ułożyć, że tam jest sporo rzeczy, które no oczywiście z czasem ktoś mi wyciągnie z tego barku, natomiast no muszę się oswoić z tym, że to się nie złamie, nie pognie, po prostu trzeba tylko zwiększać zakresy. No i pamiętam, miałem dokładnie takie samo uczucie, jak wyszedłem od dentysty i po wstawieniu implantu. On powiedział, musi pan mieć świadomość, że przez 2 tygodnie będzie miał pan takie poczucie, jakby było bardzo dużo w gębie. No to ja mam teraz takie poczucie, jakby było bardzo dużo w barku. A kiedy będziesz miał wyciągniętą tą blachę? Bo ty masz scalony blachą bark, tak? Ja mam scalony blachą obojczyk i mam dozrost takimi drutami i w środę będę o tym rozmawiał, bo jakby słyszałem, że są dwie szkoły, to znaczy spotkałem się z dwoma ortopedami, którzy mnie odwiedzili i każdy z nich mówił trochę co innego, to znaczy jeden mówił tak, najlepiej będzie, jak za 3 miesiące przyjdzie pan i wyciągniemy jedno i drugie za jednym zabiegiem, a drugi powiedział, wyciągniemy druty przy znieczuleniu miejscowym, bo one nie wymagają usypiania pana, a jeżeli obojczyk nie będzie panu przeszkadzał, to znaczy on tam nic nie będzie drażnił, że ta blacha nic nie będzie drażniła i będzie pan miał pewien zakres ruchowy, no to on może zostać. No i wtedy będę tylko i wyłącznie dzwonił na lotniskach. Także nie wiem jeszcze. Nie podjąłem tej decyzji, ale to na pewno nie jest perspektywa najbliższych dni. W środę tylko szwy będą mi zdejmowali. Marcin, na Facebooku nie byłbyś sobą, gdybyś nie zaprosił ludzi do challenge'u. Takowy zrobiłeś. Powiedz, co trzeba zrobić, żeby wygrać pamiątkę od klubu Nie ma, nie mogę. I co trzeba zrobić, żeby wpłacić pieniądze na Dziedzicki Fundusz Lokalny, który oczywiście można wpłacać cały czas, co niektórzy już zrobili i poinformowali ciebie. Ale opowiedz o tym challenge'u i za chwilę zrobimy małą przerwę. Zaprezentujesz, co trzeba zrobić, żeby wygrać z Mkonem albo przegrać. No, ja dostałem zadanie od chirurgów, żeby pozbyć się odmy poprzez ćwiczenia oddechowe, polegające przede wszystkim na długości oddechu. To znaczy chodzi o to, żeby tam pod koniec oddechu te płuca rzeczywiście się zrobiły takie małe i poprzez podciśnienie ta odma się będzie likwidowała. I rzeczywiście od momentu tej, no chyba jednak wstydliwej dla osób wykonujących ten zabieg operacji, odma przez jeden dzień tylko mojego intensywnego dmuchania zmniejszyła się o centymetr. Także mam jeszcze 3 centymetry do wydmuchania. No i pomyślałem sobie, że co mam dmuchać sam. Już dzisiaj pobiłem rano. Od razu chcę powiedzieć, że najlepiej dmucha się na czczo, bo wtedy żołądek nie jest obciążony, na stojąco. I akurat mnie dmucha się najlepiej wtedy, kiedy mam jedną rękę podniesioną i jedną nogę podniesioną. Jakoś tak jest taka pozycja w jodze, nie wiem jak ona się tam nazywa. Masajowie tak stoją. Najlepiej mi się wtedy dmucha. Chodzi o długość oddechu. Dzisiaj rano wydmuchałem 95 sekund, a chcę wydmuchać 100 sekund. No chodzi o to, żeby po prostu dmuchać w szklankę wody lub też w kroplówkę, bo ja akurat w kroplówkę dmucham przez większość czasu, bo jest to wygodniejsze, bo mogę z tym podróżować, w samochodzie to robię i tak dalej, i tak dalej. No w jak najdłuższym czasie. No. Jeżeli, poczekaj, tylko jeszcze dokończę, uznaję, że 45 sekund dla sportowca to jest poziom przyzwoitości. No, znaczy, jeżeli ktoś będzie chciał w tym challenge'u wziąć udział i niestety nie dmuchnie 45 sekund, no to proponuję, żeby wpłacił 10 zł na fundusz lokalny. A jak wydmucha więcej niż 90 sekund, to proszę napisać do mnie maila i poleci gadżecik klubowy. Nie no, na 90 sekund to napisałeś, że trzeba nagrać to, no tak, no tak. No, wiesz, no, jak ktoś wydmucha, zapomni, no i... O 45, na 45 sekund mamy 3 próby, tak? Mamy 3 próby. W ogóle mamy 3 próby na wszystko, tak? Jeżeli się uda... Tak, jeżeli się uda... Znaczy, wiesz, no, challenge jest do środy, w związku z tym można dmuchać ile się chce, natomiast no... A ty jak często dmuchasz? To jest tak, że masz jakiś cykl, czy kiedy... Nie, to jest tak, że ja jestem takim zawodnikiem, który potrzebuje struktury w chwilach kryzysu.
W ogóle uważam, że ludzie w chwilach kryzysu potrzebują struktury. Dlatego też już w szpitalu, jak oni kazali mi dmuchać, postanowiłem, że będę poświęcał na to ćwiczenie. Dokładnie tak jak w programie treningowym, określoną ilość czasu, to się powtarza. Czyli w każdej pełnej godzinie 15 minut, bo zwykle tyle mniej więcej mi wychodzi, 10-15 minut, idę na świeże powietrze, w szpitalu stawałem na korytarzu, przed otwartym oknem, no i dmucham. No, czy wczoraj było to za 15, pełna godzina, dzisiaj było to 15 po pełnej godzinie i jak tylko wstanę, to jest pierwsza sesja i ostatnią sesję robię przed godziną 20, co godzinę. Czy to jest faktycznie tak, że masz specjalne posłanie, czy to tylko na zdjęciu tak było, że śpisz na takim fotelu ułożony z nogami? Jak to wygląda? Nie, to jest wynik kombinacji. No. Mm-hmm. Jak wróciłem, w szpitalu pierwsze 7 nocy to było spanie. No, trudno to nazwać spaniem, ale to było wykonywanie na siedząco. Od momentu, w którym podłączyli mi na stałe pompę ze środkiem przeciwbólowym, czyli najpierw to była morfina, potem to był tramal, no mogłem już się położyć jakoś w takiej pozycji półleżącej, ale ciągle to było spanie po 2 godziny. Również z takiego powodu, że czasami byłem podłączony do monitora i niestety dopiero po jakimś czasie panie zorientowały się, że jak przysypiam, to moje tętno spada poniżej normy i on zaczęło strasznie wariować. Wszystkich budził. Ja w końcu ubłagałem panie, żeby one jakby przesunęły w dół ten zakres i było trochę lepiej. A powiedz mi, jakie to było tętno? 38. Okej. Okay. Tętno spoczynkowe Marcina Koniecznego, 38. Pięknie. Czekamy na Marcina. Na chwilę zniknęliśmy. Marcin poszedł po sprzęt, żeby podmuchać. Mam nadzieję, że za chwilę wróci i się uda. Pokaże nam, jak to wygląda. Wykorzystałem tę chwilę, poczekaj, tylko muszę tutaj włączyć wideo. Wykorzystałem tę chwilę, żeby przynieść szklankę z wodą. Okej, ja mam nadzieję, że... No dobrze, mam nadzieję, że... Bo to mi się internet na chwilę odłączył. Mam nadzieję, że tam to się nagrało. A jak nie, to za chwilę będę siadał i odtwarzał naszą rozmowę. Dużo zapamiętałem. No dobrze, to Marcin, kończąc już tą naszą rozmowę, bo nie chcę cię dłużej męczyć, bo myślę, że to jest spokojnie więcej niż te 20 minut. To pokaż, jak generalnie dmuchasz i jak my mamy dmuchać, żeby konkurencja była zaliczona. Najprostszy zestaw, czyli zwykła rurka, a właściwie słomka, szklanka wypełniona wodą. Według mnie im mniej, tym lepiej, no bo jak się będzie intensywnie dmuchało, to ona będzie wylatywała górą. No i... Chodzi o to, żeby te bąbelki cały czas bąblowały i żeby trwało to jak najdłużej. No. Tak to mniej więcej wygląda. Czyli dla przyzwoitości minimum 45 sekund. Tak. Uważam, że 45 sekund to każdy szanujący się, uprawiający jakikolwiek sport, zawodnik wydmucha. Dobrze. Marcinie, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Życzę dobrze przebiegającej rehabilitacji, super, szybkiego powrotu do zdrowia i bardzo Ci dziękuję za czas i za tą rozmowę. Mimo cierpienia. Dzięki. Na razie. Cześć.